Cześć i czołem. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Kowalski, a ze mną człowiek, który ujawniał się, nie ujawniał się, przez ostatnie pół roku siedział gdzieś w jakiejś dziwnej jaskini. Gdzie byłeś, Żywiec? Właśnie, gdzie byłem? Odpoczywałem. Łapałem flow, żeby spotkać się z tobą we Wrocławiu i trochę się pokłócić, ty wieczny pesymisto. Byłem, odpoczywałem, więc nabrałem energii, oczywiście optymistycznej. Jak optymistyczny roll-up. Jak optymistyczny roll-up, tak. Szukałem L2, L3, ale już nie szukam dropów. Sorry, już nic nie będę rozdawać, są tego lepsi ode mnie. Szukają, naganiają na airdropy bardzo dobrze, niech im się to spełnia i sprawdza. Czyli jednak wykończyła Żywca konkurencja, która pod jego nieobecność zagarnęła cały rynek. Ale co, przecież ja nigdy nie kreowałem się na... Jak nie? Airdrop Huntera, tylko po prostu publicznie rozmawiałem. Byłeś w Blockchain Podcast. Ale zobacz, że tam opowiadałem o tym, co mi się udało zdobyć, nie? Czy taki Piotrek Misiurek jest Airdrop Hunterem? Nie, on był ciekawy tego świata, więc on zawsze dotykał tego, a przy okazji gdzieś opowiadał, że o, tutaj na DYDX coś zdobyłem, na One Inchu, to było gdzieś tam przy okazji. Zobacz, że to później wszystko zaczęło rosnąć jak kula śnieżna, że mamy Drop Hunterów, zadania, testnety, zdobywajcie i tak dalej. Wiesz, i to w pewnym momencie, tak jak Kamil Jarząbek chyba w zeszłym roku powiedział, że airdropy się skończyły. Ja uważam, że nie skończyły się, bo to jest jednak zajebista forma promocji, to praktycznie darmowej dla projektów, które wychodzą, no ale z drugiej strony chyba już nie będą taksowite. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na ten temat, że w jaki sposób będą dystrybuowane nowe airdropy? Zastanawialiśmy się wspólnie, w jaki sposób to będzie. Czy masz jakieś nowe obiekcje w stosunku do tego, czy jakieś nowe tematy, czy już widzisz to, w jaki sposób przyszłościowo będą te airdropy dystrybuowane? Czy w dalszym ciągu podtrzymujesz to, że ta obecna konstrukcja, powiedzmy, będzie dalej trwać? Uważam, że będzie dalej trwać, tylko będzie coraz bardziej rozwadniana przez jeszcze większą ilość, czy to Sibili, czy airdrop hunterów, nie wiem, nazywajmy ich jak chcemy. Ale dalej mam swoją strategię, gdzie tutaj przed wyjazdem zainteresowałem się jednym protokołem. Nie mówię o nim, jest dosyć ciekawy, nie ma tokenu. Czy mówisz o nim na frentech? Jest to związane, pisałem trochę o tym i kto jest kumaty, albo kto czyta między wierszami, to na pewno skumał wie, co to jest za... Od razu zrobimy chill. Czy mówisz o tym na frentech? Tak mówiłem i to jest bardzo fajna opcja, o której możemy porozmawiać, bo... Ale dobra, wróćmy jeszcze do tej historii. Więc testuję sobie DEX-y, testuję sobie projekty, gdzie nie ma tokenów, które są fajne i przy okazji nie mają tokenu, więc nie rozgłaszam tego. Widzę, że też głośno o tym nie ma gdzieś w socialach, więc uważam, że jak będzie airdrop, to będzie sobity, bo będzie podzielony na dużo mniejszą ilość ludzi, a te Layer Zero, ZK Synki, Starknety, bierzcie i jeźdźcie z tego wszyscy. Ja sobie z boku. Czyli z jednej strony jest to egoistyczne podejście, nie, bo nie mówisz o tym oficjalnie, ale z drugiej strony wrócimy od razu do tematu frentech, który rozdział mocno rynek. Ci, którzy nie wiedzą, jest to nowy, można powiedzieć, model, który złapał taki hype. Właściwie to nie jest nic super istotnego, super innowacyjnego, ale chwyciło bardzo mocny hype w social mediach. Ty tam jesteś, ja też tam jestem dla testów. Jak ty to widzisz, czy to myślisz, będzie początek czegoś wielkiego? I czy przy okazji można właśnie to zdobyć te alfy na frentechu u ciebie? Co z tymi alfami było tak, że chciałem tylko gdzieś rozpoznać rynek i jak będzie to chłonne, czy ludzie będą dołączać do tego konta, gdzie content gdzieś taki dosyć wąski podaje. Ale co jest fajne, bo i ty dołączyłeś, ja dołączyłem, bo zaczęło się coś fajnego dziać. Co mi się na tej aplikacji spodobało? I abstrahując, że to jest ten trend SocialFi, tylko że w momencie, kiedy wchodzisz na FriendsTech, to deponujesz te środki. Nie dość, że to się dzieje na L2, więc to jest tanie, ale klikając zakupy czy sprzedając te shares, czyli teraz keys, ty w ogóle nie masz interakcji z MetaMaskiem. To jest zajebiste. O to walczymy, żeby to było one click, żebyśmy nie wiedzieli, że ja muszę przyłączyć sieć MetaMaska, muszę zasilić gazem i dwa tygodnie roboty, żeby cokolwiek wykonać. A to się dzieje pod spodem, więc raz, że widzę w tym nowy trend, który być może frentech był zapalnikiem i trzeba obserwować i szukać kolejnych projektów, które chciałyby zrobić dużo lepszą aplikację, a przede wszystkim bo znalazłem dwa takie projekty. Jeden z nich spełnił już moje wymaganie, czyli żeby nie było związane tylko z krypto. Czyli można byłoby podłączyć Twittera, LinkedIna,
czyli ludzie wchodzą i rzeczywiście jakby tworzą takie grupy i możemy nazywać to w krypto grupy sygnałowe, albo po prostu są to social jakieś grupy, które jak chcesz mieć w tym udział, tak jak CryptoPunks, no to mamy zamkniętą społeczność, tak samo tutaj kup moje udziały, a będziemy tworzyć razem content i będzie tylko dla wybranych. No to można porównać też do sprzedawania szkoleń 3.0, na Web 3.0, więc ten SocialFi, ten FriendTech i te wszystkie aplikacje są bardzo ciekawe. Ja to obserwuję, bo uważam, że jeżeli to wypali, to musimy szukać czarnego konia, które aplikacja, która będzie spełniać te wszystkie wymogi, czyli taniość, czyli L2, smart contract, który jest, wiesz, schowany, wszystkie transakcje są schowane pod tym, no to stary, o taką aplikację walczymy, tak? Czy myślisz, że ostatecznie FriendTech przejmie cały rynek, czy jest to jednak tylko zapoczątkowanie? I to jest bardzo dobre pytanie, bo jednak pod spodem mamy Visika, który tam chyba 50 czy 60 milionów wyłożył na finansowanie. Wiemy, że FriendTech nie ma tokena, a wiemy, co się dzieje, jak wchodzi token, nie? W momencie wejścia tokenu, no to zaczynamy tutaj grywalizację, zaczynamy trady, ale trady takie na wyższym poziomie, bo tutaj mamy połączenie Twittera i tak dalej, więc dużo osób już gdzieś skreśliło tą aplikację, a uważam, że niekoniecznie, bo skoro VC zainwestował, to chyba nie chciał stracić kasy. Ja dodam coś pesymistycznego od siebie, żeby nie było. Ostatnio FriendTech umieścił na swoim Twitterze informację, że pojawia się dużo kopii odnośnie FriendTecha i że zaznaczają, że jeżeli ludzie będą uczestniczyć w tych kopiach, to będą ich dyskryminować na FriendTechu i nie udzielać jakby przyszłego airdropa, po czym ten tweet dwa dni później został usunięty. Także chciałem tylko to taką anegdotkę do siebie dodać, że to nie jest tak różowo, jak się wszystkim wydaje, a jednak chciałem jeszcze wrócić do pewnego tematu, który nurtuje pewnie ludzi, bo większość ludzi kojarzy się z TAO. Być może nie obserwujemy tego, jest Bessa, ty pewnie obserwujesz, nie wiem. Chciałbym się zapytać, co nowego w TAO, bo słyszałem z pewnych źródeł, że no, dzieją się dosyć nieprzyjemne rzeczy w tym momencie, jeśli chodzi o team. Czy miałbyś coś więcej o tym temacie powiedzieć, jak ty do tego się ustosunkujesz i jak w tym momencie postrzegasz TAO, bo jednak dużo ludzi jednak cię z tym projektem kojarzy. Wiele ludzi mnie kojarzy z wieloma rzeczami, na pewno też TAO. Fajnie, jednak chciałbym tutaj przekierować te wszystkie pytania do Grzybomira, który jest ekspertem w tym i siedzi na bieżąco, sprawdza. Mogę tyle powiedzieć, że powstają nowe podsieci, co dywersyfikuje fajnie projekt, ale rzeczywiście ostatnio było jakieś tam nieporozumienie w community. Zapraszam na Discorda, żeby sobie o tym poczytać, gdzie zaangażowana była fundacja w to i moim zdaniem bardzo fajnie i rzetelnie odpowiedzieli na te wszystkie, powiedzmy, oskarżenia, ale to też jest super, bo fajnie, że to się dzieje teraz, na tym etapie budowania projektu, bo jeżeli on się ma obronić, to się obroni teraz. Jeżeli się nie obroni, no to TAO idzie do zera, dziękujemy, zamykamy kotary tak, tego teatru i widzimy się po drugiej stronie. A jeżeli się obroni, no to super, wyjdą jeszcze mocniejsi. Także te wszystkie projekty, które istnieją do tej pory, z pewnością miały taki punkt zapalny. Fajnie to się obserwuje, gorzej jak masz bugi, nie? Ja mam bugi tego, więc obserwuję to, ale jakoś mając intuicję od samego początku i jakieś takie zaufanie do samego siebie, uważam, że wiesz, wszystko jest w porządku. Jest to optymistyczne takie podejście w końcu. Bardzo optymistyczne. Ja słyszałem troszeczkę inne tematy, które się wewnątrz dzieją, nie są optymistyczne. I widać, że w Bessie jednak te rzeczy, ludzie się kłócą, tak? Brakuje pieniędzy i jest później ta walka o ostatni grosz. Wrócę jednak jeszcze, ostatnie pytanie, które jest takie być może ogólne, ale każdy chce wiedzieć, jaką kto ma opinię. Co to jest teraz? Co to się dzieje? Hossa, Bessa? Czy jakiś stan pośredni? Jak ty do tego podchodzisz? Czy w ogóle określasz to w ten sposób? Czy stanem pośrednim jest Essa? Nie. Essa, tak. Tak. Słuchaj, ja bym chciał w takim razie, odpowiadając, nawiązać do tego, jak tu się spotkaliśmy kilka miesięcy temu i miałeś wykład, że kolejnej hossy nie będzie. Nie powiedziałem tak. Powiedziałem, że jesteśmy na pełnym etapie adopcji kryptowalut. Twój wykład w takim razie, ja i wszyscy moi znajomi zrozumieliśmy w odwrotny sposób, ale dzisiaj Kamil... Polecam powtórzyć. Zrobię to. Kamil z encyklopedii dzisiaj miał wykład, że to będzie ostatnia hossa. Bo zgapił ode mnie. Uważam, że to będzie ostatnia, największa hossa, z tego względu, że jeżeli już czujemy ciepły oddech seku z tyłu, następują regulacje, to załóżmy ten scenariusz, że regulacje wchodzą, ten ogromny kapitał wpływa i co robi z naszym rynkiem?
no nie dość, że daje szansę na samym początku zarobienia, bo mamy bagi pewne, więc możemy je dużo, wysoko tam gdzieś sprzedać, ale co się dzieje? Rozwadnia nam totalnie ten rynek, więc wypuszczamy ten wykres i w tym momencie ja bym to porównał już w tym momencie do takiego Nasdaqa, którego teraz mamy, czy S&P, który jest wypuszczony i te ruchy są takie minimalne, czyli ostatnia hossa, gdzie będziemy mieli szansę fajnie zarobić. No i każdy później powinien sobie przyjąć... Odpowiedziałeś dyplomatycznie jak politycy, którzy są pytani o cenę chleba w Polsce, ale konkretnie, jakbyśmy tak powiedzieli, czy wierzysz w tą cykliczność, czyli według tej zasady hossa powinna być 24-25. Czy dalej, czy przyjmujesz taką narrację, czy myślisz, że to się przesunie? Czyli czytamy wykres w lewą stronę? Nie, jest teoria cykliczności, którą wierzy 80% ludzi, których pytam na sali. Czyli pytasz mnie o wiarę. Tak. Znaczy nie buddyzm, nie hinduizm, dobra, tylko pytanie jest, czy wierzysz w cykliczność. Okej. Okay. Mam taką śliczną kulę, w nią wierzę. To zobacz, stary, no to nie, no albo się opieramy o tym, co z lewej strony było, ja się o tym, na tym nie opieram, ja tylko patrzę, co ewentualnie może nastąpić za chwilę, a nie to, co było wcześniej. Mieliśmy cykle i były takie. I spodziewamy się kolejnego dildo, które będzie jeszcze większe, zielone i tam damy... No jak najbardziej, większość się spodziewa. No właśnie, ja się spodziewam tego, że się niczego nie spodziewam. Tylko mam pewne scenariusze. Któryś zagra, to jestem na niego przygotowany. Czy to jest takie polityczne podejście? Nie, ale to jest bardzo komfortowe dla mnie. Jest, no bo jeżeli na przykład chce ci się sikać, tak, to wiesz, że musisz się wysikać. Tak? A jeżeli się wysikasz, to wiesz, że nie będzie ci się przez jakiś okres nie chciało sikać. Tylko, że jeżeli mi się chce sikać, to ja pójdę i się wysikam, bo muszę. A inwestować nie muszę. I jak mogę inwestować, to mogę sobie inwestować na 5 sposobów, a wysikać się mogę na 2, na stojąco albo na 7. To było specjalne, zaczepliwe pytanie tylko po to, żeby troszeczkę pobudzić żywca. Ale widzisz, to jest właśnie takie moje podejście, gdzie ja sobie racjonalizuję pewne etapy i jeżeli mam być przygotowany, to chcę mieć kilka scenariuszy. Jestem przygotowany na hossę, tylko ciekawe, jak ona będzie wyglądać. I najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla mnie to będzie ta bardzo duża hossa i powolne ucinanie, realizowanie zysku. Okej. Okay. Powiedziałeś, że będziesz realizować zyski, rozumiem, jakimiś tam partiami. W jaki sposób będziesz określać szczyt? Na podstawie wycen, na podstawie wykresu, czy na podstawie sentymentu, który będzie bazował na rynku? Mm-hmm. Jednym z fajnych takich strategii jest 50-50. Win-win. 50% stabli, 50% wiesz, jednego portfela, bo nie mogę powiedzieć, że altów samych, nie? Bo tam wrzucamy w koszyk BTC czy Ethereum, który jest długofalowe. Ale jeżeli utrzymasz taki koszyk 50-50, alty ci rosną, no to ucinasz do stablecoinów. Automatycznie wychodzisz, tak? No to co robisz później ze stablami? Czy wychodzisz już na zewnątrz? Czy mówisz, dobra, let's play, zagramy tymi stablami degańsko i jeszcze będziemy wchodzić? No czyli dosyć bezpieczna inwestycja, bo jakby to zagranie, można powiedzieć, jest dosyć bezpieczne, bo w pewien sposób jedną drugą całego kapitału w pewien sposób zostawia, tak? I jakby czeka. Więc bezpieczne podejście żywca, niebezpieczne podejście Kowalskiego, myślę, że... Tyle. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Co tak, bo jak ja wchodziłem na rynek, to też bezpiecznie wchodziłem. To było 50 zł codziennie wpłacałem Bitcoin, Ether. Jeżeli zrobił się jakiś fundusz, to można było z tego trampolina gdzieś wyskoczyć i degeńsko grać, więc bezpiecznie, ale i niebezpiecznie, bo część portfela mam degeńskiego, gdzie po prostu loteria, wiesz, kasyno i jedziemy do przodu. Więc generalnie fajnie robić cały czas sobie tą sytuację win, więc moja strategia na przyszłą hossę win-win. Zawsze być wygranym. Okej, okay. Myślę, że dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Was pesymistyczny Kowalski i optymistyczny Żywiec. Miłego dnia, cześć.